Sekcja zwłok. Niestety, to nie jest dobry widok. Pierścień zabezpieczający stworzeń. Tłokowy. Tłok almot. No. Pierścień zabezpieczający też. Pierścień sobie poszedł na spacer. Tu się przemieszczał. W stworzniu. W lewo, w prawo. No i niestety cylinder nie nadaje się już do użytku. Także cylinder RIP. Po awarii pierścienia zabezpieczającego stworzeń, uszkodzeniu cylindra, wziąłem się tak, za taki większy przegląd i postanowiłem zmienić sobie zębatkę dawczą, żeby jednak był trochę szybszy. A tak, korzystając z okazji, popowiadamy. Widoczna jest tutaj skrzynia sprzęgłowa. Łańcuszek, który zastosowałem, to jest Ivis od rozrządu od Mercedesa po 3000 km bez naciągania. Naciąg poprawny, nic się nie dzieje. Tu ciekawostka w Junaku. Sprężyna na wale i takie wycięcia. Ta zębatka jest złożona z dwóch elementów. To jest tak zwany amortyzator zrywu. Nie spotkałem się w żadnym motocyklu z tym jeszcze. Sprzęgło. Niestety, żeby dobrać się do zębatki zdawczej, to musimy zdemontować kosz sprzęgłowy, łańcuszek. I dopiero będziemy mieli możliwość zdjęcia zębatki zdawczej, żeby trochę Junaka przyspieszyć. No, co do cylindra, to pierścień pękł. Żaden mój błąd, żaden pewnie błąd. Jakby tutaj w zainstalowaniu tego. Czasami tak się dzieje, no. Trudno się mówi. Tłok miałem almotowski, pierścienie też almotowskie, ale jak to się mówi, bywa. Kupiłem teraz zamiennik cylinder almotowski. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Na tą chwilę jedyne wyjście, bo szkoda sezonu na tulejowanie cylindra oryginalnego. Zostawiam to na później. To na razie. Od strony rozrządu wygląda to w sposób następujący. Pokrywa kół rozrządu. Tutaj kanały smarne, tędy idzie oliwka. Mechanizm zmiany biegów. Czujnik położenia biegu neutralnego. Taka ciekawostka, zębatka prądnicy. Tam ktoś mi zwracał uwagę, że wyje, że jest źle wyregulowana. Gówno, prawda. Wszystko jest ustawione tak, jak należy. Muszę tutaj zdiagnozować też. Chyba gdzieś na budowie jest nieszczelność, bo wycieka mi do tej skrzynki. Tutaj nie może być oleju, a zbiera się, więc albo którąś śrubką, coś jest nieszczelne. Muszę to zdiagnozować. Przy okazji, po 3000 km taki większy serwis, jak najbardziej po generalnym remoncie, wypada zrobić. I pewne niedoskonałości usunąć. Zdjęliśmy kosz sprzęgłowy. I tutaj docisk od amortyzatora zrywu. Teraz, żeby dobrać się do zębatki zdawczej, trzeba odkręcić tą osłonę. I pod tą osłoną, na tych tutaj frezach, będzie zębatka zdawcza. O ile pamiętam, było 17 zębów, teraz założymy 22. Tutaj mamy części. Wszystko poukładane. Tam w tym zbieraku są takie wałki. Trzeba pilnować, żeby się to nie rozsypało. No i jedziemy dalej. Porównanie zębatki 19. Zębów z prawej z 22 z lewej. No, różnica jest spora. Ta zębatka u mnie chodziła. Jakiś wyrób. Tak zwany Hinol Masuwa. O, 3000 wytrzymała z jakimś tam minimalnym zużyciem.
Tam kupiłem z Osiecka od Jacka Tomaszewskiego. To już widać, że jest konkretna robota, jak zwykle od pana Jacka. Jakość pierwsza klasa. Można polecić.